kiedy opadła groza, pogasły reflektory. Odkryliśmy, że jesteśmy na śmietniku w bardzo dziwnych pozach. Jedni z wyciągniętą szyją, drudzy z otwartymi ustami, z których sączyła się jeszcze ojczyzna. Inni z pięścią przyciśniętą do oczu, skurczeni empatycznie, patetycznie wyprężeni. W rękach mieliśmy kawałki blachy i kości. Światło reflektorów przemieniało je w symbole, ale teraz to były tylko kości i blacha. Nie mieliśmy dokąd odejść, zostaliśmy na śmietniku, zrobiliśmy porządek. Kości i blachy oddaliśmy do archiwum. Słuchaliśmy szczegotania tramwajów, jaskółczego głosu fabryk i nowe życie słało się nam pod nogi. Słuchaliśmy szczebiotania tramwajów, jaskółczego głosu fabryk i nowe życie słało się nam pod nogi.